Kałabunga, witajcie, to jest Basic One Gaming i razem ze mną jest Steve. Ja. I ja. Dzisiaj krótko wam opowiemy, co się zmieniło w Kabalu. Nie wiem, kiedy ostatni raz grałeś? Grałem w... przed tym update'em, który teraz wyszedł, czyli przed marcem gdzieś około. Aha. W zimę, o w zimę. Ja ostatni grałem jakieś 5 lat temu, kiedy w Desert Scream stało się z otwartym shopem, kiedy nie było domu aukcyjnego i się skillowało wszystko oddzielnie. Czyli jest bardzo dawno temu. I na mój pierwszy rzut oka w sumie rzuca się nowy sam wygląd. Okienka są inne. Inny design w ogóle. Nie ma helperów, czyli na pustyni tych zadań, wiesz, przyjdź, zabij, weź. Klucz do Chaos Areny jest inny. Skilluje się wszystko jednym. Dasha na przykład mamy od razu po zakupie na 9 poziom. No i to bardzo denerwuje, bo tak, taki dasz z dupy. W sumie ułatwienie, ale mnie to denerwuje. Bo od razu, ej co jest, gdzie moja mana? No tak. No co tam się jeszcze pozmieniało? Dużo tego jest, tak, są występ pomniejszych minibossów, to ten wspomnieliśmy wcześniej. W ogóle questy przerobili, jest dużo nowych questów i usunęli takie typowo, że... Czyli idź zabij 30, idź zabij to samo, tylko że 50, idź zabij to samo, tylko że 99. Jeszcze takiego czegoś nie spotkałem. A później zabij 400, żeby wydrobić 50 helperów. Tak, w ogóle. To są pomniejsze dungeony jak Copy of Marpart i w ogóle takie mini Arena Station, Eody mini takie tam. A nie było jak grałeś? Nie, jeszcze nie byłem. Nie było. A to jest. To jest co mnie troszczy. Okej, problem techniczny. Dobra. Co tam jeszcze wprowadzili? No cztery ringi przede wszystkim. Zawsze były dwa. Skilla na transie i chyba zobaczyłem u Morelka nowe upgrade'y. Aczkolwiek nie jest na pewno, musiałbym pójść sprawdzić. Że jakieś nowe dodali. Aż pójdę sprawdzić. No ja jeszcze grałem za czasów, kiedy w Grindy Spear był ten taka sikawka, co tak na boki śkiwała. Taki charakterystyczny dźwięk wydał. Na środku, bo teraz masz kwadracik pusty. Aha. A tam byłaby normalnie budowla. O, to tego nie widziałem nigdy. Dobra, zobaczmy te masterki, czy coś tam rzeczywiście jest. Passive, okej. A czemu nie pokazuje? O. Aha, dobra. Już rozumiem jak to działa. Czy po zakupie tych prawdopodobnie odblokują nam się następne po prostu. Okej. No to chyba na razie nowych nie ma, aczkolwiek jak się czegoś dowiem, to dam znać. No jest tak, nowa mapa, nie wiem czy są dwie nowe mapy, nie jestem pewien. Cap level jest zwiększony. Co jest? Cap level, no czyli maksymalny poziom zwiększony. A tak, 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 no. Co jeszcze zauważyłeś takiego nowego? Coś zauważyłem dzisiaj, ale zapomniałem już. W shopa przede wszystkim do kupna różne są itemy, wejściówki na dungeony i tak dalej. A usunęli chaos lampy, chaos w sumie, żeby nie było. I to jest smutne w sumie. Teraz są lampy of Dazzlement. Pamiętam, że one są chyba trochę warte, zaraz zobaczę ile. W sumie podobnie, chyba 100k było. Jakąś specjalną walutę się chyba płaci do tej itemki, kurde, to takie w shopach. No, bo to chyba jest ten. Ma premium. Premium, tak. Tak, i właśnie patrzyłem sobie, że jednak premium coś, że można kupić konto premium, ale konto premium w sumie daje ci tylko expa zwiększonego i skill expa. Ale jakoś to... A to czy... specjalnie nie konto przeszkadza. Premium często darmowe się dostaje w prezencie. No. Co jeszcze? Co my... Na obecną chwilę niczego więcej nie zauważyłem. No i o to, że dumy są darmowe dla wszystkich. To chyba się wolniej skilluje niżej na potworkach. A nie dam. No. I tak poza tym robimy levele non stop.
i trzepać do tych setnych. I zmienili też tak, że na pierwszym poziomie nie można mieć od razu transa. Ranki są na levele. No, no widzicie, no, u mnie level 40, że mógł bić eksperta. No nic, a to już było, jak grałem. Aha. Trzeba było ranki to u mnie, bić. To u mnie tak było taka moda, że na pierwszych poziomach się nas tu skilowało. Koleś na przykład 2 miesiące siedział na tych niperlugach i potem z transem sobie chodził. Miał wszystko hajtowo. A to naprawdę dawno grałeś, bo jak grałem 2 lata temu, to już było tak. Mhm, też mówię, strasznie dawno. I jeszcze, o, i jak dostajemy na rank, to pamiętacie, statystyki dostajemy. Kiedyś statystyki losowo nam wybierało. Mhm. A teraz mamy punkciki do rozdania, że na 20 punktów do rozdania sami rozdajemy. No bo też to zrobię 2 questy i się rozstaniemy w takim razie. Good eyes. Armor dealer. Choć mój dealerze. 31, no. To nie. I na 35 pójdziemy na Copy of Maparta. Tak właśnie, i na pierwszy dungeon to na 35 się wybierzemy razem. Ekipą. Coś się zaczyna powoli już dziać. I Michał zaczął grać w kowala teraz. Tak? No. Jaki ma nick? Czekaj, zaraz się spytam. Jaki masz nick? Kurczę, ale lipa. 2 dni wbijam 40 już. No, nieźle właśnie. Właśnie nie. Czemu nie? Jak z Kubą grałem, ale to czekaj, to tak hardkorowo. A, w ten sposób patrzę. Od godziny 10 do godziny 11 w nocy. 60 któryś tam. Mhm. Ja jestem troszkę w tyle, bo musiałem się zajmować swoimi sprawami, aczkolwiek na drodze chłopaków szybko postaram się. No, i tego musimy zgryfować tego, szybko ma parta, bo ciągle zostają mi 3 kreski, a tak to bym wbił. Aha. Już levele, a tak to ciągle muszę te 3 kreski dobijać po misjach. No, kminie. Olala, Greedy Spear i tutaj 4 wrota. W sumie mógłbym sam zrobić, jakbym sobie zmienił EQ, ale mi się nie chce. No bez kitu, bo na razie składa pieniędzy. Najpierw zakładasz, no, to ci lotnie. Aha. Dopiero można na 50 kupić sobie ten strój do skillowania ewentualnie. Mhm. Mi się nawet nie chce tego dropić z tych mobów, tych sutów. Mhm. Tylko po prostu mam krystala i orba. I... No i się leci po prostu. I bije, tak, i uciekam tylko. Na daszu. To Marek się śmieje, że jest ninja, bo on gra tym wizardem. Wali kanona, dash, kanon, dash. O i patrz, tyle wysrał mi moskiter z jednego hita teraz. I kasas jakoś szybciej za ten zdobywa. Czy jakoś więcej za questy się dostaje. No, tak. A odkąd zastanawiam się, jak to się przełoży na rynek gry. Ile to kosztują itemy. Taki osm, taki dobry, to tam około 100 milionów. Tak drogo? Co? Tak drogo? Aha. Ale spoko, damy radę. Nie jest takie straszne w sumie. Mhm. Popatrzę sobie na rynku, jak tam ceny stoją i będziemy zarabiać. Potem w portlusie leci, bo tytanium ci leci, jak sortowane ci poleci hełm, to no. UCL jest za 700k. Znaczy, no UCL, tak. Tak, no, to dobrze. Będziemy to poprzedawać. Najlepiej właśnie ten Great Sword z lotem, tytanium i hełmy, co do Tartarizatorów się używa. Jakiego będziesz się robił archerem? Jakim archerem będziesz? W sensie? Idziesz pod full inta, czy i zakładasz strój dla wizarda, czy standardowo? Tak, full inta, no. Pod orby będę szedł. Ja będę też w heavy force bladera, czyli armor założę dla siebie.
Thor i Grim Despair. Jo. I jeszcze nie mogę się doczekać tego. BF2. Nie 50, tylko Dungeona. Eoda. No Eoda, no. No. Bo strasznie lubię, przyjemnie mi się go robi. O, dodam go, niech da mi buffa. Jak sobie chodziłem z Marielkiem w party, się przestraszył, że już mam tyle HP, ktoś mi da tam buffa na 300 HP i wow, już! To on wyższy poziom miał ode mnie. No ja te pierwsze te, to stałem tylko w Bloody Ice na channel pierwszym i buff please. Buff please, no ja. I później na, jak najszybciej robiłem te misje i pach, 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 szybko poszło. Dobra, zrobimy Blizzarda i zakończymy materiał. Trzeba dokurwić poziom. A, i achievementy doszły przede wszystkim. A. Nie widziałem tego skilla, co absorbuje 8000 damage'a. To Force Shielder ma taki. No, nie widziałem go nigdy. Stoi w miejscu i absorbuje damage. Na bossa jest fajny. Mhm. Ajaj. A to tylko grałem w sumie Bladerem, Force Archerem i Wizardem. Mhm. Ja grałem... Jeszcze Warriorem chciałem zacząć, ale jakoś tak ble. Ja na Globalu Force grałem Blade... tylko Force Bladerem i Archerem, a na Prywie grałem Warriorem i Bladerem. A mi się nie chce Force Bladerem, bo... Znaczy mi się nie chciało. Bo trzeba było sklewać oddzielnie to i to. No właśnie. No. Ale tak kminie, tak sobie przypominam sobie stary czas jeszcze. Kumpel miał Force Shieldera i na PvP wszystkich miażdżył. Te kryty. No, teraz też tak jest. No, kurde. Bez kryta to lipa, bo za 500, ale z krytem to 2,5k na przykład. Coś takiego. Hmm. Jak łupnie, to klapki spadają. No, Rosfield troszeczkę chory na takie PvP jest. Mhm. I w sumie ten, Force Archer i Wizard takie też. Ej, jaką miałeś właściwość na BM1? Chyba to większe AOE waliłeś, nie? Coś takiego. Mhm, tak. Okej. Okay. Że takie strzały wokół puszczę. Dodatkowe. Mhm. Bo ja sobie nakładam buffy kanonami. Wizard chyba skraca sobie cooldowny, czy ten kastowanie space sobie skraca. Warry sobie dodaje HP, Shielder dodaje obrażenia dookoła, a Blader na BM1, nie pamiętam co robię. Na BM1... Chyba nic ciekawego, wiesz? Chyba nie przypomnę. Bo nigdy nie używałem, wolałem Battle Aury zawsze. No, te pazurki są fajne, ciach się ciach, ciach się ciach. Jeszcze Warrior ma chorą tu BMK. No, bo on jeszcze... Przecież tyle klepie z tej kosy, że... Ja jeszcze fajnie się buguje, czy się robi tak... dwa ataki, escape, zaznaczasz i dwa ataki, bo trzeci atak jest taki wolny straszny. No. Się obracaj, to... Tak się fajnie walczy tą kosą. Że najmniej mi się BMK podoba chyba właśnie Force Bladera. Mam taką rękawicę, to jest nic specjalnego. Jaka mi się BM-ka najbardziej podoba? I Bladera chyba, bo tak fajnie skacze. No. I często ma nawet te knockbacki. Ewentualnie Force Archera, te pistolety fajne są. Mhm. I motyw, że można dwa cele na raz atakować.
I ten autoset teraz ten usprawnia strasznie. No. Jak się przy statach. Teraz się bierze ciągle autoseta, nie trzeba się bawić ani myśleć. Klikanie i patrzenie, że nie za daleko, przypadki. A. Poleciała ci w ogóle jakaś ścieżka Golda, czy jeszcze nie? Nie, ani jedna. No właśnie też mi nie poleciała żadna. Ciekawe, czy usunęli, czy po prostu na wyższych poziomach będziemy mieli. Prawdopodobnie... Jeszcze? Przed update'em tym jeszcze mi wypadała, pamiętam ścieżka. Właśnie prawdopodobnie usunęli, bo też mi wypadało na Mantisach, w ogóle jest w takich rzeczach. A właśnie, no na Mantisach pamiętam. Kurczę. Teraz dobrze, że z ogarniętymi ludźmi gramy. Wiedzą co to. Używanie. Co kminisz? Bo tego, dodałem do party w Michała. To jeden przyszedł. Na best, tak? Aha. Okej. Okay. Jej, eksperta mam. Nice. W sumie teraz już chyba będę kupował upgrade'y. Tylko tego Death Rate'a ja tak jeden kupuj, bo się nie opłaca. Death Rate'a nie? Nie. A się tak, Death Rate'a, no nie, nie, defensa normalnego. Ja może na upgrade'y samo się wydaje o 200 milionów. No. Będzie dobrze. Będzie drop, będzie kasa, będzie level, będzie skill. Yeah! Explosive shot, no nie wierzę. Nadal ma 180 cooldown. No właśnie, możesz to powiedzieć w sumie. No, explosive shot powinien mieć 1,8 cooldowna, a coś jest bugnięte i ja mam 180 sekund cooldowna. Chciałem zastanawiać się od razu, czy krytykala nie znerfili, a nie, krytykal jest normalnie. No. Zdrówka. Dobra, oddajemy questa i... wsio. Michał, buddy. W sumie do konfy można go dodać nawet. No w sumie by wypadało. Yep. Kurczę, ja muszę znowu zbriefować. Jesteś na nagraniu, przywitaj się. Cześć, dzień dobry wszystkim. Cześć. Let's go to the desert stream. Tam masz taki portalek. Wiem, więc mówię. O, jaki szalony. I dalej na tań... i dalej na tańcu się ładuje SP. Mhm. Dobra, tak więc... na ten odcinek to by było na tyle. Razem ze mną był Chuck. Czefu, lala, Michał. Nie, nie, Boże. Nie ma. Ja co mam z tym Chuckiem? I Steve. Tak, ja. Dobra. Do widzenia. Trzymajcie się. Hej.